dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy trochę hałasować, trochę brudzić, trochę kurzyć. Temat, który nie pojawił się do tej pory ani na Domi Drewna, ani na Testy TV, więc jak najbardziej chcę również nadrobić te zaległości. Proszę bardzo, zajmiemy się zawartością takich oto opakowań. Znacie takie łączniki? Śruba hartowana do betonu, ta dłuższa i wkręty do gazobetonu. Te opakowania myślę, że raczej chyba powinniście kojarzyć z hurtowni czy ze składów budowlanych, czyli Demix System, firma Domax, polski producent. Ale zanim przejdę do tych produktów, jeszcze Wam pokażę coś, co również u mnie gościło niejednokrotnie. Klasyka klasyk, czyli kołek z tworzywa, śruba, podkładka i jedziemy. W takim razie, słuchajcie, wywiercimy tutaj od razu sobie otwór i zamontuję to, ponieważ chcę Wam pokazać sam proces, nie? Jakie tutaj czynności trzeba wykonać, żeby zamontować właśnie ten klasyczny kołek z klasyczną śrubą. Zwróćcie uwagę na mój bloczek betonowy, który mi pękł. Takie dzisiaj piękne betony robią z... Więcej tutaj piasku jest niż betonu. No, niestety. Okulary na nos. I wiercimy w takim razie. Tutaj mamy kołek 12. Kołek 12. To jest dycha. Tutaj jest 12. Mam nadzieję, że już go nie rozłupię. I jedziemy. Dobra, przeszło na wylot. Oczywiście widać, ile urobku zostaje. Urobkiem możemy się nie przejmować, ale jeśli ktoś lubi ład i porządek, no to oczywiście są systemy i wyciorów. Takie szczotki, to jest chyba akurat za mała. Do takich kołków ja bym się tutaj nie przejmował. Raczej nie ma sensu czyścić. Pompka oczywiście wydmuchuje i zwróćcie uwagę również na to, że te wyciory tak naprawdę, one bardziej może są stosowane do kotw chemicznych. Tam w czasie wiercenia powstaje dużo zgorzeli naokoło krawędzi i warto również to usunąć właśnie mechanicznie poprzez kostki. Dobra, wbijamy kołek i możemy wkręcać naszą śrubę. Kręcać śrubę i tutaj no najszybciej będzie oczywiście i gotowe. Plusem tego rozwiązania jest oczywiście możliwość demontażu, czyli jeśli to wszystko wykręcimy, to mamy praktycznie na zero. No zostaje oczywiście widoczny kołek z tworzywa, ale to wszystko. Innym rozwiązaniem, które również myślę, że znacie, są kołki tego typu. Czyli tutaj mamy kotwa pierścieniowa. To jest akurat 90 na 10 mm. No i tutaj może też od razu sobie zastosujemy takie rozwiązanie. To jest 10. Więc wiertło dycha. Domyślacie się, dlaczego chcę to pokazać? Lecimy z wierceniem. Też chyba przeszło na wylot. I teraz tutaj praktycznie wbijamy to
Tak, teraz możemy sobie użyć na przykład klucza. Dokręcamy to. Ta kotwa tam się zaczyna rozkręcać na końcu, rozwierać się, rozginać. No i za chwilę mamy zamocowane. To jest dobre rozwiązanie. Też to niejednokrotnie stosowałem. Pamiętacie tylko tutaj o tych siłach rozpierających. Ten kołek na końcu, gdzie on tutaj jest jakiś, ten kołek na końcu będzie się tutaj rozginał na dole. No i oczywiście rozpierał się na boki, więc trzeba zwrócić na to uwagę właśnie, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że ten beton czy kamień nam po prostu się rozwali. Demontujemy? No właśnie, tutaj już tak łatwo nie będzie, ponieważ co z tego, że ja odkręcę tą nakrętkę, jak i tak szpilka zostanie i tego już usunąć się w żaden sposób nie da. Więc tutaj jedynie szyfierka kątowa i jedziemy, tniemy to. Tak trzeba zrobić, żeby to usunąć. No i teraz przechodzimy w takim razie do rozwiązań tego typu, czyli tych śrub do betonu. Tutaj mamy ta największa, to jest rozmiar 12,5. 12,5 to jest 12,5. Tutaj mamy 10,5. I te maleńkie kotewki, śruby, to jest rozmiar 7,5. To co? Wiercimy? Wiercimy. Może przymocujemy sobie taki kątownik. Dobra, więc tutaj musimy wywiercić pod te śruby dziesiątki. Czyli tu będzie wiertło 8. Tutaj nie musimy się bawić już w żadne czyszczenie, nic nie kombinujemy, po prostu to wkręcamy. Przykręcone szybko i łatwo. I tak naprawdę oczywiście z demontażem tego jak najbardziej wykręcamy i co też ważne, słuchajcie, to są naprawdę śruby wielokrotnego użytku. Żaden problem, żeby to wkręcać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Zwróćcie uwagę tutaj proszę na sam czubek tej śruby. Tam są takie jakby ząbki nacinające, jest tak jakby kształt frezu, a później potrójny gwint o specjalnym kształcie. Po pierwsze, te śruby wchodzą naprawdę błyskawicznie w materiał. Po drugie, można je praktycznie całkowicie zdemontować. Nie ma po nich śladu. Są wielokrotnego użytku i przy takiej geometrii śruby i tego samego gwintu będą występować minimalne naprężenia rozporowe, co umożliwi Wam wiercenie się bliżej krawędzi materiału lub też będziecie mogli dać te kotwy gęściej. No oczywiście, chyba że traficie na taki bloczek betonowy jak ja, który rozwala wszystko, co się tutaj nie wkręci. Wtedy może lepiej byłoby zastąpić ten bloczek betonowy na przykład kamieniem litym. Do tego również te śruby się nadadzą. Albo elementy murowane. Jeśli dobry murarz zrobi dobrą zaprawę, to również takie śruby sobie poradzą. Zmiana materiału na coś bardziej miękkiego, czyli gazobeton, albo siporex, albo bloczki keramzyto-betonowe. I przed nami wkręty, które chciałbym Wam tutaj właśnie pokazać. Tutaj mamy z łbem talerzowym, płaskim, czyli to jest model GT, albo łby skośne, takie jak tutaj.
czyli model GS. Wkrętarka w rękę i tutaj już jest pierwszy plus, słuchajcie, że nie trzeba nawet zakrętarki udarowej, wręcz udar może przekręcić ten gwint. Pamiętajcie, że to jest bardzo miękki materiał i jedziemy. Pierwszy bieg, możemy drugi, nie takie. I blisko brzegu, tutaj mam, nie wiem ile, z 2 cm. Teraz na jedynce, żeby nie przesadzić. Pach, dokręcone. Szybko i prosto, słuchajcie. Bez żadnego oczywiście nawiercania. No i tutaj kolejne, nie wiem, 2 cm obok. Może wypadałoby tutaj nastawić nawet sprzęgło jakieś. Pach, gotowe. Wszystko w temacie. Te maluchy. Proszę, one nawet schowają łeb całkowicie. Elegancja Francja, nie? Super szybki. Super szybki gwint. To też, zobaczcie jaki on jest, jaki jest długi. I kształt tego gwintu, no wciąga to jak w masło. Ja tutaj, to nie jest jakaś, nie wiem, wkrętarka o olbrzymiej mocy. Myślę, że nawet gdybym użył M12, w sensie 12-woltowo, to również by sobie poradziły, ponieważ to naprawdę niesamowicie dociąga. No i teraz weźmy jeszcze dwie śruby. Weźmy te najdłuższe. 140. 140, ponieważ ja mam tutaj... Proszę bardzo, przykręcamy tym razem belkę do konstrukcji. Sprawdzamy tylko tutaj, czy nam przejdzie ten gwint urwany przez belkę, no żeby później można było to dociągnąć. I jedziemy. Drugi bieg. Pach, gotowe. Gotowe. Szybko i sprawnie. Również bez nawiercania w drewnie. Bo ten gwint sobie spokojnie poradzi i przejdzie przez drewno. Więc kurde. Że ja tego systemu nie znałem wcześniej, chociaż tutaj może w domu nie do końca by się to przydało, ale u szwagra było stawiane kilka rzeczy właśnie, gdzie używane były te gazobetony i tam to by naprawdę przyspieszyło. Nie musicie walić kołków, nie musicie wiercić wcześniej, również zobaczcie, te 2 cm od brzegu i praktycznie nie ma śladu jakichś rozsadzeń, czyli tych naprężeń właśnie bocznych. Tutaj, jak widać, nie ma zbyt dużych. Jeszcze coś wam pokażę, bo to też jest ciekawe. Wezmę sobie... no to będzie chyba tutaj widać. Spójrzcie proszę. Tu mam klasyka, a tutaj mamy właśnie te wkręty, które prezentuję w tym filmie. Widać różnicę? Na dzisiaj zakończymy. Mam nadzieję, że ten film przybliżył wam troszeczkę tematykę właśnie takich śrub wkręcanych w beton, czy też wkrętów wkręcanych w gazobeton. I kiedy będziecie mieli do zastosowania na przykład takie kątowniki wzmacniane, czy też będziecie chcieli zamocować słupy do betonu, to będziecie wiedzieć, jakich łączników można użyć. Ode mnie 2 zasłużone kciuki w górę za 2 fajne produkty i widzimy się już niedługo. Link tradycyjnie w opisie do firmy Domax. Tam znajdziecie katalog, jest tych łączników co nie miara, a to jest, słuchajcie, tylko ułamek ich produkcji, więc jeszcze się z firmą Domax w Domi Drewno i w Test TV spotkamy. Do zobaczenia, cześć!